Po aktualizacji, która wprowadziła do CSGO nową operację Shattered Web, duża ilość osób zaczęła odczuwać duże spadki FPS-ów. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam sposób, jak wrócić do liczby FPS-ów sprzed dodania operacji. Ja jestem Croxy i zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest włączenie aplikacji Steam. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na Counter-Strike Global Offensive, właściwości, następnie pliki lokalne, przeglądaj pliki lokalne, wchodzimy w folder CSGO, a następnie panorama. Plik, który nas interesuje, to plik Videos. Zmieniamy nazwę tego pliku na Videos 1 i zatwierdzamy. Możemy już zamknąć folder z plikami. Następnie klikamy Ogólne, klikamy Ustaw opcję uruchamiania, i w widocznym polu wpisujemy komendę -novid, która wyłącza Wam intro, które widzimy po wejściu do Counter-Strike'a. Jeżeli postępowaliście zgodnie z moim poradnikiem, to ilość FPS-ów na Waszym koncie powinna się zwiększyć. No i co, to by było na tyle, mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłem. Sprawdźcie inne moje filmy ze sposobami na zarobek. No i co, ja się z Wami żegnam, do następnego odcinku, trzymajcie się i piona!